Jak się będzie kojarzyła data rok 2020? Kojarzenie moje będzie no nie tylko związane z chorobą, czyli z pandemią, która dotyczy wszystkich, ale również mam takie osobiste zdarzenia. W tej chwili wyszłam chyba ostatni raz z pracy, ale jest to związane oczywiście też trochę z pandemią, ponieważ przyspieszyło cały proces, ale idę na wcześniejszą emeryturę, więc powinnam się chyba cieszyć, ale do mnie to jeszcze nie dotarło. Na pewno pandemicznie, ale o dziwo też bardzo przyjemnie, bo pomimo tych trudnych chwil związanych z pandemią, na przykład zawodowo, bardzo, bardzo był to dla mnie dobry rok. Na pewno chciałbym mniej pracować, to jest jedno chyba z takich moich marzeń. Nie wiem, czy to się uda, na pewno nie na początku tego roku. Ojej, z samotnością chyba, tak, z domem, z byciem w domu, kiedy się już bardzo chce wyjść na zewnątrz. No trochę z takim strachem, ale też w sumie z takimi pozytywnymi rzeczami, że się tak z małych rzeczy można cieszyć też, czego się wcześniej nie zauważało. Syn skończył rok i tak naprawdę spędziliśmy z nim tak dużo czasu, jak chyba nie bylibyśmy w stanie spędzić, gdybyśmy normalnie, nie wiem, pracowali. A czego życzyć na 2021? Zdrowia, no i żebyśmy mogli zacząć, nie wiem, gdzieś podróżować i trochę tak się otworzyć i odetchnąć świeżym powietrzem. No przede wszystkim pandemia, która uziemiła nas wszystkich. Ja jestem artystą troszeczkę, takim muzykiem i powiem szczerze, że nasza branża troszeczkę tąpnęła, no i nie tylko nasza. Ale uważam, że tak jak mówiłem wcześniej, że wyjdziemy na prostą i będzie jeszcze kiedyś lepiej. Może ludzie się zastanowią nad tym, żeby nie biec wszędzie tak szybko, żeby ta kariera, te pieniążki były na dalszym planie, a ważniejsza była rodzina i te takie najbardziej ważne wartości w życiu. Czyli miłość, przyjaźń i muzyka. Dla mnie na pewno rodzina, żeby była zdrowa i szczęśliwa. To przede wszystkim. Na pewno jestem w trakcie kończenia budowy domu, więc też chciałabym, żeby to poszło normalnym, prawidłowym tokiem. No na pewno ogólnie, żebyśmy my ludzie byli bardziej uśmiechnięci bez tych maseczek. To nam na pewno jakiegoś wigoru do życia też nada, cała atmosfera. Daj Boże, żeby po prostu ten stadion nasz opolski wybudowano, nie? No dajmy Boże, żeby było lepiej. No co będzie, to będzie, to się okaże, nie? Z czym Wam się będzie kojarzył 2020? Z tym, co na sobie mamy, czyli na pewno z maseczkami i wszechobecną epidemią. Były fajne. Nie było jakieś tego, nie było czuć tej pandemii. Macie jakieś plany i myślenie o tym, co chcielibyście zrealizować w roku 2021? Aż się boję czasami planować po prostu, co będzie? Najważniejsze, żeby zdać egzaminy z trzeciego tego, końcowe. Bo teraz są te zdalne, no to się naprawdę trudno uczy przez te kamerki. Lepiej być w szkole i normalnie lepiej wchodzi ta nauka. Marzenia to z jakichś takich może nowych osiągnięć ludzkości to właśnie jakieś loty w kosmos, bardziej komercyjne, ale to wam mi tak podsnął i teraz o tym cały czas myślę i to mi chodzi po głowie, ale na pewno nie 2021 na pewno jeszcze nie to. Najważniejsze, żeby te maseczki się skończyły, ta pandemia, że wszystko wróciło do normalności.